Pogoda kiepska. Cóż, nie zawsze świeci słońce. To chyba jednak nie jest powód, żeby nie podchodzić twórczo do życia i nie próbować szukać wokół tego, co fajne i pozytywne. Ale słodziak, jak ma na imię? Daisy. Daisy, bardzo pięknie. To jest Daisy. Daisy jest dzisiaj bardzo elegancki. Pogoda taka sobie, ludzi bardzo dużo. Od czasu do czasu pada deszcz. Zobaczymy, kto będzie miał pelerynę przeciwdeszczową w najbardziej oryginalnym kolorze. W nocy przeszła bardzo intensywna burza, a teraz góry parują. Pojechali, beze mnie. Kawiarnia Mont Blanc. Ta kawa postawiła mnie na nogi. Dostałem espresso. Malutkie. Espresso czaj. To teraz prawdziwe espresso. Dziecko się nudzi. Lubię się tak, żeby było miękko. Poduszkowy challenge. Ciężko jest lekko żyć. No. Brawo. Brawo. Za szybko usiadłam. Teraz się robi takie na Instagramie elektronicznie, a ja mam live. Ardo, lisek, minionki, to Pikachu, ale jakiś taki, chyba chwil. W środku też Pokémon. To są właśnie biegłupy. Teraz musi chwilę tak sobie tam... Biegłupy. Okazuje się, że ewolucje na poduszkach zostały okupione krwią. Mimo kiepskiej pogody próbujemy dziś twórczo podejść do poszukiwania pozytywów. Helena Bonham Carter napisała kiedyś: myślę, że wszystko w życiu jest sztuką. To co robisz, to jak się ubierasz, sposób w jaki kogoś kochasz, to jak mówisz, twój uśmiech, twoja osobowość, to w co wierzysz i jakie masz marzenia, sposób w jaki pijesz herbatę, to jak urządzasz swój dom, to jak imprezujesz, twoja lista zakupów, to jak wygląda twoje pismo i to jak się czujesz. Życie jest formą sztuki.
chwilę będzie Ludek wolny. Uwolnią Ludka. Bardzo dobra informacja. Ludek będzie wolny. Ludek se nagrabił. Mówi do mnie dziadek. Dziadek wam to zasponsoruje. I poszedł Ludek w świat. Skąd przyjechaliście? Dzień dobry, z Gliwic. A, no to proszę, ja też jestem z Gliwic. To krajanie. A ty jak masz na imię? Alicja. Alicja, no bardzo pięknie. To co jesteście biali na tle tych szarobury. Placki z blachy. Różne jadłem, różne próbowałem, ale prawdę mówiąc, z blachy jeszcze nie. Poprzednim razem mówiłem o tym, jak być sobą i jak nie próbować tego robić. Wniosek z tych rozważań był następujący. Bycie sobą jest przede wszystkim byciem w zgodzie z samym sobą. Dodałbym dziś do tego, że bycie sobą, jak i całe życie, jest formą sztuki. Nie próbuj być sobą, po prostu bądź. Nie próbuj żyć, po prostu żyj. Jak mawiał mistrz Yoda z Gwiezdnych Wojen, rób albo nie rób, nie ma prób. Bądź artystą w życiu i w byciu sobą. Zachowuj się jak artysta i patrz na świat spojrzeniem artysty. Takie spojrzenie może zmienić wszystko. Jesteśmy w Ustroniu. Tu są zupełnie inne pamiątki jak w Wiśle. Tak, rzeczywiście. I trzeba tylko jeszcze kupić ciupagę z napisem Kołobrzeg i możemy jechać z powrotem do Wisły. Smile!